Cześć, jestem Jakub z kanału Monmrig. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie przegląd katalogu 2021 czerwiec, grudzień w wersji papierowej. Już ten katalog od 3 dni mam i to nagrywam. Właśnie dzisiaj go zdobyłem, ale gdy wy to widzicie, już 3 dni ten katalog, jeśli się nie mylę, tak, chyba 3 dni właśnie u mnie leży. No ale dobra, przejdźmy już do rzeczy i właśnie omówmy może najpierw okładkę, bo o okładce też warto wspomnieć. Okładkę chyba krytykował Krótkozaur z tego, co widziałem, a to dlatego, że są właśnie takie, że z danej serii jest jakaś taka, może że się wyrażę, wizytówka danej serii, taki najlepszy set z danej serii. Niestety mamy dane video, które moim zdaniem nie powinno być na okładce. Za to z Friendsów rzeczywiście dostaliśmy jakiś fajny tutaj secik i dostaliśmy też tutaj przykład setu z Safari. Jest to chyba akurat największy lub drugi największy z tej serii set. Zawsze mi się myli, czy to jest ten, czy ten 60307 jest największym setem. No dobra, ale już nie przedłużajmy, przechodzimy do przeglądania katalogu. Ja markerem będę zaznaczał właśnie co mam, a co planuję kupić, ewentualnie też co, nad czym się waham i będę, tak, które skopiuję od Maćka i Klocki, który zawsze miał taką jak powiem, legendę właśnie tych rzeczy. Tutaj właśnie ta legenda wyświetli, jaki znaczek oznacza co. I chyba możemy mi się wydaje, zaczynać przegląd, bo się długo rozgadałem. Przegląd będzie może nie z pominięciem serii Duplo, ale na pewno będę starał się tą serię omówić jak najszybciej się tylko da, ponieważ sety nie są jakieś aż takie dobre. Tu mamy przykład dwóch nowości i ciężko tak obiektywnie ocenić, bo które przyspieszyć, ale za to o Disneyu myślę, że powiemy troszkę więcej. No właśnie, tak jak mówiłem, teraz przechodzimy do tych serii troszkę już ciekawszych. Może niekoniecznie wszystkie są ciekawe, ale chodzi mi o to, że przynajmniej o tych seriach, do których teraz przechodzimy, da się jakoś coś konstrukcyjnie je ocenić, bo Duplo to ciężko ocenić konstrukcyjnie, po prostu to są inny typ klocków, w ogóle wszystko jest inne. No właśnie, zaczynamy od serii Disney. Chyba to nie jest nowość, tak mi się wydaje, ale za to te trzy to raczej są nowości i mam wrażenie, że wszystkie są 4+, jeśli się mylę, możecie mi napisać w komentarzach, możecie je poprawić, ale chyba tak właśnie będzie. Zresztą ja to sobie na pudełku mogę później zobaczyć, ewentualnie wam tutaj napiszę, jak jest. No co, na pewno te sety nie powalają, są to jednak 4+ i cały czas trochę szkoda, że to są 4+, ale jakbym miała się z przymrużeniem oka ocenić z uwzględnieniem tego, że to są sety 4+, to samolot wygląda całkiem nieźle, powiem wam. Oczywiście nie planuję go kupić, jak i wszystkich pozostałych setów z 4+, no ale to nie zmienia faktu, że jest ok. Natomiast ten set u góry też znów tutaj to chyba nie wiem, to nie wygląda aż tak na 4+, więc cały czas mówię wam, nie wiem, czy to jest 4+, ale na pewno fajne ma elementy, to trzeba mu przyznać. Tutaj na tym zadaszeniu elementy są mega, mega ciekawe. Natomiast ten set z rakietą, podoba mi się ta kula w zielonym takim lekko transparentnym ubarwieniu, ich jeszcze nie widziałem. No i ten set oprócz samej rakiety, bo sama rakieta to jest porażka, kilka elementów raptem, to wygląda ok i chciałbym na przykład właśnie w serii zobaczyć to w wydaniu Lego City, załóżmy, gdzie nie byłoby właśnie nawiązań do myszki Miki. Taki set bym w lepszej, lekko wersji właśnie zobaczył. Rozglądaliśmy się bardzo na tych trzech setach, więc musimy iść dalej. Szkoda, że nie ma tego setu z farmą, który recenzowałem na kanale. Czemu nie ma? No tego to wam nie powiem, bo nie wiem. Nowości z klasika to jest rzadkość, więc cieszę się, że teraz je mamy. Są takie... Nowość, a to jest jedna, przepraszam, myślałem, że to wszystkie trzy, tu jest jedna nowość i to są jakieś zwierzaki. Sporo ciekawych elementów, ale ja z klasika oprócz płytek konstrukcyjnych nic nigdy nie kupiłem i jakbym miał właśnie zacząć, to na pewno bym tym setem przygody z klasikami nie zaczął, więc stąd idziemy szybciutko. Disney, sety z Disney, tutaj widzicie Disney Princess, tutaj szkoda,
Nie, to chyba żadne nie będą 4+. Tu gdzie jest A? Te to są moją oznaczenia 4+, te są 4+. Aha. Królewskie stajnie Beli Roszpunki. To jest taki typowo właśnie set z Disney Princess. Tutaj to jest na pewno nowość i ten pałac. Pałac wygląda okazale przez kolor fioletowy. Na pewno myślę, że mało osób skusi się, by go kupić na elementy, co nie zmienia faktu, że okazale wygląda. Cena też nie najgorsza, 370 zł. Tutaj dalej to już nie są nowości. A, to jest nowość. Przyznam, że tego nie widziałem, ale powiem wam, że jakby taki set kupić pod elementy, wziąć te wszystkie te transparentne, takie te niebieskawe elementy i zrobić z tego, no nie wiem, załóżmy jakąś taką ogromną skałę lodową czy coś, jakąś makietę arktyczną. Jakby to ładnie wyglądało, możecie sobie to wyobrazić, ale cena 1000 zł? Serio? Bardzo dużo. Cena 1000 zł za to, to jest bardzo dużo. Ta nowość także w tym samym klimacie 179. No i też ma elementy, nie w takim stopniu jak tutaj, ale też ma te ciekawe elementy, o których mówiłem. Dalej sety 3 i to nie są nowości. No ja bym naprawdę z Disneya to bym miał dylemat, czy to coś było nowością, czy nie, bo nie przyglądam się tym setom w żadnym stopniu. Z Minionków ostatnio jakiś nowy polibak wyszedł, nie są tu uwzględniony w ogóle, polibaki nie są w tych katalogach uwzględniane, to nie są nowości raczej, tak mi się wydaje. O, Friendsy, w końcu może marker się przyda, ku waszemu zdziwieniu. Planuję kupić ten set. Ja już o tym kiedyś mówiłem, że chcę go kupić pod elementy. Na pewno będę się starał go zdobyć. Chwilę wahałem się nawet nad tym domkiem. Też ma elementy ciekawe. Ale nie, odpuściłem, bo no nie, 130 zł na Friendsy, tak słabiutko. Słabiutko to było tyle pieniędzy na Lego Friends wydać. Szkoła to jest naprawdę fajna, lekko zmienić kolorystykę i naprawdę, że się Friends, że to jest Friends, by się nie poznało. Mówię głównie o tym zegarze, tym HSI i to school, dlatego myślę, że wiele osób się skusi na ten set do swojego miasta czy coś. No ja jednak mimo wszystko odpuszczę, chociaż cena 300 zł nie uważam, że jest zła. Hotel już jest bardziej fioletowy niestety, no i cena jest o ponad 140 zł droższe, 150 zł droższa, no to jest trochę większe widać, ale no, już szybciej bym właśnie się zdecydował na szkołę, a kalendarz adwentowy tutaj zbytnio nie widać, więc nie ma co omawiać. Na pewno sobie przy CD chwilę się zatrzymałem przy kalendarzu adwentowym, bo w tym roku w ogóle, nie wiem czy wiecie, są chyba 4 czy 5 nawet tych kalendarzy, nie pamiętam. To jest nowość. Ja bym szczerze mówiąc właśnie. Wszystkich 5 setach, które się pojawiają na tych dwóch stronach, pojawia się właśnie słowo magiczne. Dalej to już nie są nowości, ale są nowe te kapsuły. No, do mnie bardziej przemawiają właśnie te zwierzęce. Te zwierzęce to chyba są ze stycznia 2021. Te natomiast nudzą te kapsuły, chyba już czwarty katalog, coś właśnie w klimacie takich kapsuł jest i już to strasznie nudzi. Kolejne Friendsy i tu jest jeszcze nowość, no nowości naprawdę, fani Friendsów są rozpieszczani przez LEGO, jeśli chodzi o lato 2021, a to jest nowość taka w klimatach farmerskich i ja jak buduję farmę, szczerze mówiąc, nie widzę nic, co bym kupił dla swojej farmy. Tutaj może oprócz tego siana, taczka fioletowa też może być, ale no po co bym miał kupować? Chociaż swoją drogą, że jest taczka fioletowa w Lego, to nie wiedziałem, czy to jest może nowe malowanie, możliwe, że tak. To nie są nowości, ale swoją drogą muszę wspomnieć, że te sety są całkiem ciekawe. Fajnie wyglądają, no przynajmniej ten taki właśnie przypominają mi się klimaty Safari, do którego zaraz przejdziemy, Safari City, która jest nowością. O, i Dotsy, co ja mogę właśnie powiedzieć o Dotsach, serio, bardzo szybko z tymi seriami leci, że to już jest piąta seria i
Tak słyszałem, chyba wychodzą dwie serie. Tak przynajmniej, nie wiem, bo to jest seria trzecia. Słyszałem, że wychodzi seria piąta i chyba seria szósta, coś takiego. Nie wiem, może mi się coś pomyliło. Mniejsza z tym. Jednak z tej strony mamy właśnie trzy nowości. Z każdą serią te dosty się trochę psują, te mówię o tych saszetkach, ale to mogę rozważyć, gdyż jest tutaj jakiś awokado, jakiś krajobraz, dobrze widzę, chyba tak. To jest saszetka, chyba, którą najszybciej bym rozważył, bo miałem coś z pierwszej serii, drugą, trzecią i czwartą całkowicie pominąłem i z tych trzech, drugiej, trzeciej i czwartej nic nie kupowałem, żadnej saszetki. Może w końcu się skuszę na piątą, choć no pierwszej nic nie dorówna, pierwsza była taka chyba najciekawsza. W ogóle taki pomysł na te groszki jest fajny, ale mogły być lekko inaczej jeszcze wykonany. A czemu to jest tylko z takiej właśnie w klimatach dziewczęcych? Tego nie wiem. Mogłyby te groszki moim zdaniem zrobić furorę, gdyby były też jakieś takie do makiet, niekoniecznie takich fioletowych, jak tutaj są te wszystkie elementy. Natomiast był mi się wydaje ten kociak. To są nowości. Chyba. To jest ten ananas, o którym mówiłem. Seria czwarta. No właśnie, spójrzcie, no seria czwarta. Ja nawet już. Dalej idziemy, żeby za dużo do sobie poświęcić. I jest niestety, no niestety mówię, bo nie chciałbym już, żeby ta seria była dalej kontynuowana. To już jest druga fala z video. Jest inaczej. Inaczej Lego postąpiło niż w przypadku pierwszej fali. I w tym przypadku dostajemy. Nie tylko sety takie, te kapsuły i te mniejsze saszetki Bandmatesy. Teraz dostajemy też takie typowe sety, ale do nich sobie przejdziemy na drugiej stronie. Kapsuły, ale to są chyba te starsze kapsuły. Tak, zaraz przejdziemy do tych nowych. Dodać, to są te starsze. Partylama Beatbox jest właśnie moim zdaniem najlepszą z tych kapsuł ze względu na to, że figurka lamy naprawdę pozytywnie, śmiesznie dość wygląda, ale nawet nie rozważam kupna, co dopiero o. Nie mamy, aha, to dalej będą może te kapsuły nowe, które chciałem wam pokazać. Ale są właśnie te sety. Sety w mniejszej cenie i nie byłyby takie złe. Ja bym na przykład się skusił, myślę, pod elementy na ten set, to jest jakiś statek, coś takiego. Skusiłbym się na to z pewnością, gdy była troszkę mniejsza cena niż 300 zł. Oj, 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 oj. Co jest ciekawe, mamy tutaj tytuły po angielsku, a w innych setach, jeśli się nie mylę, mieliśmy po polsku. Samolot z Click City, a tutaj Robo Hip Hop Car, Punk Pirate Ship. Nie wiem czemu. To jest ten chyba największy set z całej tej serii i słyszałem, że występuje tutaj też nowy klocek, zupełnie nowy klocek i nowe wymiary klocka. Chyba to jest właśnie ten biały klocek, jeśli się nie mylę. Kończymy wideo. No dziwnie jest w tym katalogu. Jak nie są pominięte, były wcześniej pominięte niektóre sety z Disneya. Teraz są pominięte niektóre z wideo. Pamiętam, że na pewno były nowe Bandmatesy i chyba były nowe kapsuły, choć kapsuł nie jestem pewien, ale na pewno nowe Bandmatesy. Było kilka nowych Bandmatesów. Gdzie to jest? Nie wiem. Nie pokazali Bandmatesów nowych. Szkoda. Wielka, wielka szkoda. Kreatory to są sety, które całkowicie nie kupowałem. Wiem, że to nie są nowości, ale tylko wspomnę, że nad tym zestawem się waham. Możliwe, że go kupię, a nawet zaryzykuję kółeczko, które oznacza, że raczej go kupię. Pod elementy, ale mimo wszystko planuję chyba go kupić. Ajajaj, zamek, fajny set, ale no nie przekonuje mnie. Oczywiście układane zwierzęta to po pierwsze. Po drugie, to nie jest to samo, co byśmy dostali, jakby wyszedł zamek z Ideas. No a co? Zamek z Ideas prędzej czy później mi się wydaje, jakiś fajny wyjdzie i wtedy może nawet się skuszę, bo już tą kuźnię mam i jestem z niej zadowolony.
ten diabelski młyn, co jest często, że Lego właśnie występują stały jakieś z wysokiego miasteczka o kreatorze, mówię typowo, jak nie roller coaster, teraz chyba już drugi w historii tej serii diabelski młyn. No i co? Fajnie wygląda. Nie wiem, czy zauważyliście, to jest takie słońce fajne. Figurki, figurek jest spoko. Jakieś wozy dzieje się, choć moim zdaniem właśnie mógłby w końcu powstać taki większy set z kreatora Wesołe Miasteczko, który mógłby kosztować 1200 zł, mógłby to być kreator ekspert i kilka takich obiektów Wesołego Miasteczka, taki ogromny naprawdę set, na to bym liczył. Tutaj mamy set, który na kanale już jest. Tutaj są akurat postawione te trzy stwory, z tego ten był taki moim zdaniem na siłę robiony, dość niedawno ten był właśnie robiony, z tego co pamiętam, tak. Dinozaur też ma już sporo lat i sporo lat siedzi w tym katalogu, chyba jest starszy od rekina. I dinozaur, powiem wam szczerze, dinozaur jest ok, na pewno lepszy niż ten smok, który całkowicie mi nie przypadł do gustu. I czekajcie, czekajcie, coś zobaczę, no. No jestem zawiedziony, bo nie pokazali na przykład krokodyla, którego ostatnio recenzowałem na kanale, czy też tego akwarium. Czemu? Nie wiem. Czy tu w ogóle są jakieś nowości jeszcze pokazane? Oprócz tych... Oprócz... A! Jest pokazana rakieta tylko, z tego co widzę. Rakieta, której ja strasznie krytykowałem, bo mam wrażenie, że już rakiety w kreatorach to są od kilku lat ciągle i mnie już to męczy. No i na pewno jej nie kupię. Nawet nie ma takiej opcji, ale cały czas jestem zdziwiony, gdzie się podziały sety z kreatora, bo to nie są jedyne sety, były jeszcze inne sety, a póki co z nowości to ja widziałem tylko to wesołe miasteczko i zamek. Aż nawet zobaczę. No nie, nie ma. Nie ma kreatorów. Autentycznie ma kreatorów. Super Mario, są nowości sierpień. Nowość to jest chyba tylko ta, bo to już widziałem. Nie wiem, to jest tak po środku. Na pewno to już widziałem, więc to jest ten set. Ten set jest nowością. I jest ta nowa figurka właśnie Luigi'ego, co też jest fajne, ale no cały czas nie będę przykleony do Super Mario i nie mam jeszcze żadnego setu z tej serii, myślę, że tego nie zmienię. No mamy tylko saszetkę kolekcjonerską, że mam dwie nawet saszetki, kupna i nie żałuję, bo saszetki akurat bardzo doceniłem, że są ok, ale na set chyba się nigdy nie przekonam, tak mi się wydaje, że tak będzie. Tutaj nie ma nowości, tu nie ma nowości. Czy jest tylko jedna nowość? Fajnie, może to powoli oznacza, że ta seria jakoś będzie powoli odchodzić. Okej, ja nic, mam naprawdę z tym nic przeciwko, by ta seria odeszła. No a teraz przechodzimy do City. Pewnie spodziewacie się, że zaczniemy właśnie jakoś fajnie o City tutaj, bo City to wiecie, że ja lubię. No nic bardziej mylnego, bo kaskaderskie sety to jest największa porażka setów z LEGO City od kilku lat. Zapowiadało się to nawet fajnie, powiedzmy, że nawet fajnie. O ile te sety nie są najgorsze, to ten też nie jest najgorszy, to motory, zaraz sobie do motorów przejdziemy. Nie mówię, że to są jakoś bardzo dobre, mówię, że nie są najgorsze, bo jakoś wolę już te chyba niż te motory, ale czekajcie, powiedzmy sobie najpierw o tych setach. Ten jest przedrożony w ogóle, ten jest przedrożony i chyba właśnie z tych czterech właśnie ten się mimo wszystko najlepiej wygląda. Konkurs kaskaderski to jest znów najgorszy set, bo te konstrukcje tutaj wyglądają strasznie. Dwa motory, kilka klocków, ta obręcz i to wybicie kosztuje 80 zł. No nie, nie mówię, że to miało mniej kosztować, tam z 45 zł, bo Lego by za tyle, na pewno tyle tego setu nie dało, ale uważam, że coś tu jeszcze powinno być. Może jakiś kład jeszcze? Coś takiego? Nie, ale ten set uważam, że jest najgorszy. Te konstrukcje jakoś mi się tak nieprofesjonalnie wyglądają, albo mi się wydaje, tak nie, jakoś to nieładnie wygląda, te zielone. Natomiast park kaskaderski w przystępnej cenie jest akurat. I co?
I co? Jest jakiś ogień, ten nowy ogień, którego ja nie lubię. I ten set jakoś ujdzie, jakoś można jeszcze o nim dobrze powiedzieć, no ale właśnie to nie jest to, co ja chciałem krytykować w kaskaderskich setach, bo no choć z tego nic nie kupię, jestem raczej pewny, ale to nie zmienia faktu, że nie są najgorsze, a ja teraz mówię o tych setach, co są niestety najgorsze od dawna, tak mówiłem. I to są właśnie te sety kaskaderskie, które nie powinny powstać lub powinny powstać na innej zasadzie. Zobaczcie, dostajemy nowe motory, nowy system, jakiś stans. To będzie jakiś system napędzania, no nic specjalnego, no co, będzie po prostu chwilę jeździło. To nie jest nic automatycznego, nawet o tym nie myślmy, że to będzie, czy to jest coś automatycznego. To będzie po prostu chyba tak się napędzało i to będzie jechać, coś takiego. No nic z tym specjalnego nie ma. Ale zobaczcie, te dwa motory. Rakietowy motocykl kaskaderski i selfie na motocyklu kaskaderskim. Mają te fajne obudowy, okej, to trzeba im przyznać. Ale ognisty motocykl, demolka na motocyklu, Willy na motocyklu kaskaderskim, to chyba będzie jakaś nazwana figurka, o to chodzi z tym Willy, nie wiem, tak mi się wydaje. I motocykl kaskaderski z kurczakiem są totalną porażką, ponieważ za 35 zł dostajemy motor, co kiedyś dostaliśmy jako dodatek w zestawie za 45. Wiecie, o co chodzi? Były w zestawie za 45 i zazwyczaj tam był jakiś pojazd, tam była jakaś mała wysepka i był motor do tego dodawany. Tutaj za 35 dostajemy sam motor, w bardzo samym stanie, bo te jakoś jeszcze są fajne właśnie. No ja już wiedziałem od dawna, że te motory będą gdzieś tyle kosztować i że te motory będą, że te motory będą, no właśnie, że to będą tyle kosztować. Spodziewałem się, że to nie będzie nic specjalnego, no ale liczyłem, że jak za tą cenę, to przynajmniej będzie, że przynajmniej będzie tutaj, nie wiem, jakiś naprawdę dbałość o nadruki. No, same figurki też nie są jakieś, nie mają jakichś specjalnych nadruków. Liczyłem na wiele dedykowanych właśnie elementów do takich motorów, skoro już tyle mają kosztować. No, a minifigurki nie są jakieś specjalne. Kurczaka natomiast, cieszyłem się, że będzie motor kaskaderski z kurczakiem, tak sobie nawet pomyślałem, dobra, to będzie ten jedyny motor, który kupię. No, ale niestety nie mamy tego fajnego białego kurczaka, tylko jakiegoś nowego, który wygląda słabo. Liczyłem na tego białego kurczaka, który już często występował, dostaliśmy tego. No, szkoda, ale jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa, chyba właśnie będę chciał sobie jeden motor kupić dla takiego testu, a jeśli by miał paść na któryś z tych motorów, będzie to motor z kurczakiem, mimo że sam motor jest porażką. A tylko te, które mówią o konstrukcji motora, to tylko te dwa jeszcze jakoś są okej, da się jeszcze jakoś je znieść. No ale samych motorów jestem przeciwnikiem, mi się tutaj właśnie te sety nie podobają, no i niestety będę zawsze te motory krytykował i tak jak już wspomniałem, będę wielkim przeciwnikiem tego, by te motory pozostały jakoś dłużej w katalogu. Myślę w ogóle, że to się te motory, nikt nie będzie ich kupował. Tak mi się wydaje, że tak będzie. Choć nie wiem, przekonamy się. Tutaj to już od razu zaznaczę. A właśnie, tutaj jeszcze miałem zaznaczyć, że ten motor sobie raczej kupię. A z tych wszystko odpuszczę, no chyba, że to miałbym sobie tak kupić jako jeden właśnie taki pełnoprawny setik ze stanc. Tutaj sobie musimy zaznaczyć, że to posiadam nawet razy dwa. Mam dwie sztuki tych ulic. No mam miasto, bo wiecie, do miasta to jest potrzebne. Kalendarz adwentowy będę chciał sobie kupić. Rok temu odpuściłem, miałem ostatni kalendarz 2 lata temu. Ten będę chciał sobie na pewno kupić. Rok temu jakoś przespałem te kalendarze i dzień przed świętami właśnie już było za późno, żeby. Dzień przed adwentem było za późno, żeby posiadać taki kalendarz. To są sety, które także posiadam. I przechodzimy jeszcze dalej do setów. Te też są długo w katalogu, trzeba to przyznać. Mam tych setów tylko ten. I w ogóle to jest tak ciekawe, dalej to jest strażacki po prostu wepchali, bo tak naprawdę są pochodzą z innych okresów czasowych. Na przykład ten pochodzi ze stycznia tego roku, tego też mam, ten pochodzi z, jeśli teraz pamiętam, ten pożar lasu pochodzi ze stycznia 2020 roku, a te pochodzą z wakacji 2019, czyli to jest jakoś tak różnie. Te też, te tutaj są wszystkie właśnie na styczeń 2020, jeśli dobrze kojarzę. I z tych już nawet nic nie kupię.
Czekam na safari, zaraz przejdziemy na safari, ale jeszcze nie. To jest ten set, o którym ja mówiłem, że jest za drogi, cały czas podtrzymuję swoje zdanie. To jest ten set, który nie powinien w ogóle powstać. I tu nie ma już setów, które ja posiadam, więc lecimy dalej. Wahałem się na tym, ale nie kupiłem w końcu. O, no tutaj też jest strona setów, które ja posiadam inaczej. Tak, ten mam. O, to jest zamiataraczka Webhali, która jest tak samo z innego okresu czasowego, jak te inne. No ale zamiataraczka zasługuje na to, by w katalogu jeszcze gościć. No ale przez kilka katalogów, bo czemu by nie. Posiadam także traktora, posiadam tego Monster Trucka, posiadam ten set, posiadam ten. A zamiataraczka tej śmieciarki nie chciałem, bo to jest 4+. Tutaj posiadam furgonetkę z lodami, która już także długo jest w katalogu. Marsza tuningowi chciałem kupić tylko dla tej budy, ale budę zdobyłem niedawno od Afolaxa, sobie taką budę samą zakupiłem. Samochody wyścigowe kupiłem na promocji kiedyś w Biedronce, była nawet kiedyś recenzja na kanale. O, i przechodzimy dalej do setów, które ja znowu mogę sobie poznaczać, że wszystkie mam. Tak, zgadza się. Mamy całe Safari, mamy całe, całą serię oceaniczą. Safari nie jest pokazany ten 1603-0700. Zawsze tak tego robi, że jest jeden taki bliży, także powiem, pozakatalogowy. O, pozakatalogowy set. No teraz oceanicza są pokazane wszystkie. I oceaniczne i Safari będę wspominał długo jako bardzo dobre sety. A co wygrywa? Oceaniczne były troszkę lepsze, powiem wam. Oceaniczne ja bardzo dobrze wspominam, co nie zmienia faktu, że Safari też. Czyli wewnętrznie będzie nowa seria. No, wątpię, że to będzie 22 seria. Mi się wydaje, że 22, na 22 jeszcze sobie troszkę poczekamy. Strzałbym, że luty 2022. Tutaj mamy nowości, o których ja wam za dużo nie powiem, dlatego szybko je ominę. Serio, nic o nim nie powiedział. Tu jest kalendarz adwentowy, który wcześniej nie występował. To jest właśnie kalendarz adwentowy Avengers. Do czego teraz przechodzimy? Do Spidermana. To nie są nowości. O, i Ninjago. Ninjago w tym roku bardzo dobrze oceniałem. Mówię wam już, że mecha najmniejszego seta będę chciał sobie kupić dla testu tej całej serii. Pozostałe sety są ciekawe. Oprócz tego, podwójny śmigacz ninja nie był fajny. A gdzie jest ten największy set? Będzie na następnej stronie, czy wcale nie będzie? Jest! No nie wyobrażam sobie, jakby Lego te dwa sety pominęło. No ten mi się aż tak nie podoba, no ale ten piękno w czystej postaci, pięknie wygląda. Dalej Ninjago, także są nowości tutaj. Tak, to będą wszystkie nowości, na pewno to jest nowość, to tak, wszystko jest nowością. Ten set jest bardzo słaby. Ten pod elementy na jakieś tam niby są palisadki, ale mimo wszystko nie. A te dwa względnie wyglądają. Ten smok ognia tak trochę też wygląda, powiem wam, jak mech. Tak, jakby tak go ustawić, to wygląda jak jakiś smoczy mech. Tak to wygląda, bo widzicie, tak się przynajmniej na zdjęciu to ustawiło, tak to wygląda. Ninjago stare to już pomijamy. Teraz przechodziłem do tych setów, które będę tylko nowości omawiał, bo to są takie, które mnie mniej interesują, więc nie będę się aż o nich tak zatrzymywał, tylko samiutkie nowości będziemy omawiać. O! I mamy Jurassic, które akurat mnie bardzo interesują. Wyjdą we wrześniu, czyli jeszcze sobie na nie poczekamy 2 miesiące, ale warto czekać, warto, naprawdę warto. Fajne są te zestawy. Statek jest za drogi, to trzeba przyznać. Ucieczka z Tigimolocha i wystawa z kamieniałości tyranozaura to są sety, które mnie interesują. Ten ze względu na to drzewo byłby pod safari, pod makietę, którą szykuję obecnie, ale ten chyba odpuszczę, za to na pewno nie odpuszczę tego, ja już o tym mówiłem, ten będę chciał zdobyć, ale nie tak priorytetowo, nie będę się z nim tak śpieszył, kiedyś może na przecenie za mniej niż 100 zł się uda. Pościg za Karnotaurem daje już nam kolejny raz, chyba drugi czy trzeci Karnotaura w wersji Lego. I to nie jest nowe malowanie. Nowe malowania za to jest chyba tylko to. I Stigimoloch chyba też trochę inaczej wyglądał, z tego co pamiętam. Ten na pewno wystąpił w takiej wersji, jaka jest tu. Mamy te Speed Championsy. Ja ze Speed Championsów mam Kuning Sega. To była pierwsza recenzja z nowości, przepraszam, tak. To była pierwsza recenzja z nowości na lato 2021, która na kanale się pojawiła. Od tego sobie zaczęliśmy nowości i później się posypały kolejne nowości. I z początku mówiłem, że jeszcze może sobie McLarena kupię, bo ma spoko budowę, ale ja już wam ostatnio mówiłem na tej recenzji. Nie, już odpuszczam całkowicie. Z pitchem, jeśli chodzi o ten
rok i myślę, że na kolejny sezon sobie coś ze Speed Championsów kupię. Harry Potter to już te zdjęcia są od dawna, to jest niby nowość czerwiec, ale już w maju, już na początku maja dało się to kupić. Zdjęcia są naprawdę, naprawdę od dawna, to są pierwsze nowości, które wyszły. Później była tak 3 tygodnie przerwy od nowych zdjęć nowości i posypały się nam, pamiętacie, chyba to był 1 maja, 1 i 2 maja posypało się nam tego pełno. Mamy kalendarz adwentowy także z Harry'ego Pottera, co także jest na pewno chyba nowe. Nie wiem, czy były kalendarze z Harry'ego Pottera, ale nie wiem w ogóle, czy teraz na ten rok będzie z Friendsów zawsze był. Czekajcie, zobaczę. A, jest z Friendsów. Dobra, myślałem, że ze Friendsów został pominięty, ale się myliłem. O tych setach nie będę już mówił, bo dużo o nich mówiłem. Powstały będą na drugim kanale film, tylko powiem na pewno, że nic nie kupię i chyba was tym nie zaskoczyłem. Ewentualnie wahałem się nad wizytą w wiosce Hogsmeade, bo ten set jest fajny, właśnie do miasta włoży te budyneczki, całkowicie nie widać, że są z Harry'ego Pottera, ale nie, nie chcę wydawać 370 zł na te dwa budynki. Tu są sety starsze, bardzo fajnie wyglądały, pamiętam, dobrze wspominam, ale one są starsze i musimy już od nich sobie odejść, żeby tyle nie trwał ten przegląd. Minecrafty, które w tym roku nie były najgorsze, ale jak zobaczyłem ceny, to odechciało mi się już naprawdę o nich się wypowiadać. Przynajmniej tak miałem z nowoczesnym domkiem. Własny domek na drzewie stworzę. Aha, czyli tu jest właśnie propozycja, by stworzyć chyba taki domek w Minecrafcie. Może o to chodziło, że można taką wersję stworzyć tego domku w prawdziwej grze. Ale zobaczcie cenę, 550 zł. Gwarantuję wam to, że z innej serii by to kosztowało od przynajmniej o połowę mniej. Dlatego też uważam, że Minecraft jest zdecydowanie przedrożoną i jedną z najbardziej przedrożonych serii. Podniemna wieża także przedrożona, ale mi podoba mi się ten set. I tu jest ten z Minecraft Dungeons, to się tak jakoś nazywało, czy coś pomyliłem, chyba coś, jakoś tak właśnie to się nazywało. I ten set jest też nowością, choć akurat właśnie został tak podciągnięty do Minecrafta, bo to jest jakby tak nowa, oddzielna seria. Ale wzięli po Minecrafta, więc w sumie się nie dziwię, bo to też jest zresztą Minecraft. Star Warsy, o których nie chcę się za bardzo wypowiadać, bo nic bym mądrego nie powiedział, dlatego bym chciał sobie je teraz ominąć. Na Star Warsach się wcale nie znam. O, Maestros to nie, ale Ideasy. Statek w butelce jest taką lekką nowością. To jest, był odświeżony ten set, bo on niby już pochodzi z roku 2015, ale on zostanie w 2020 czy tam 2021 już nowa wersja tego setu została utworzona. Techniki, może sobie kupię ten samolot, nie wiem, tak mi się wydaje, że chciałbym sobie ten samolot sprzedać, ewentualnie mini ładowarkę, ale to ten lub ten, nie wiem, któryś z tych setów będę chciał, jak ten kupię, to drugiego już nie. Mam tą kobarkę od dość dawna, aż ten, przepraszam, to jest ten, do zboża, o Jezu, zapomniałem. Tu jest nowość na sierpień, no z tych dużych to już bym nawet nie wskazał wam, czy coś jest nowością, czy nie, bo mi się już po prostu mylą. Techniki. Dalej. Dużo tych techników jest, tu jest nowość. O! Baczki, mam jeszcze zdjęć pokazanych. No będą to takie typowe sety po prostu z technika. Te sety niczym się zbytnio nie wyróżniają, ale podoba mi się ten zamysł, że te sety są tak na czarno zrobione. Ale tak jak mówię, techniki już są powtarzalne, moim zdaniem, te wszystkie sety. Ja w ogóle nie wiem, nie wyobrażam sobie na przykład wydać 1700 zł na taki set z technika. Wolałbym 1700 zł wydać na jakiś dobry set z Ideasa, do którego, z Ideasa albo te Adults, ten
No zaraz do tych setów przejdziemy właśnie. Jest drzewko bonsai, na którym się zastanawiałem. Bukiet kwiatów, który też ładnie wygląda. To są takie kolekcjonerskie sety, bardzo ładne. Ta ręka, widziałem recenzję Ulego Świat Kamila i ogólnie ta ręka jakoś zbytnio do mnie nie przemawia. Może dlatego, że właśnie nie interesuje się Marvelem. Tak chyba najbardziej jest właśnie wytłumaczalny. O, natomiast tutaj podobają mi się strasznie te twarze. Czekam, kiedyś chcę sobie coś z tego kupić, ale czekam na coś, temat, który mnie zainteresuje, jeśli chodzi o te twarze. O te takie z groszków robię, nie tylko twarze, różne są rzeczy. Czekam na temat, który mnie zainteresuje. Może jakaś minifigurka Lego, bo niekoniecznie. Ani Iron Man, ani Stitch, ani Mickey Mouse, nic z tych serii, nic. Warhol to nawet nie wiem, co to jest. The Beatles to jest chyba akurat, mi się wydaje, najlepsze z tych wszystkich. A do was Harry Pottera też zbytnio nie lubię. I jest ta mapa świata, którą recenzował chyba w Polsce tylko zwycięzca Lego Masters. Ma on swój kanał na YouTubie, polecam wam. Mi ogólnie się ten set podoba, jest bardzo drogi, 1000 zł, ale jakby kosztował tak z 500, kupiłbym raczej. No, to jest naprawdę świetny set, właśnie później tą mapę całą gdzieś powiesić, ajajaj, piękne. Ale za drogie, bardzo drogie. Spodziewałem się, że taka cena będzie, ale mimo wszystko w tej cenie chyba nie kupię. Więc nie wiem, tak, nie że jest za drogie, ale na pewno dobrym sformułowaniem będzie, że jest, że ta cena jest duża. To trzeba przyznać, że ta cena jest duża, ale niekoniecznie to jest za drogie po prostu. No tak, zastanowię się jeszcze nad tą mapą. Zastanowię się nad tą mapą. Są teraz te głowy, które nie są nowością. I Taj Mahal to jest Lego Architecture, nawet nie wiedziałem, szczerze mówiąc. Myślałem, że Taj Mahal właśnie jest bardziej z tych 18 plus setów. Ładnie to wygląda, bardzo ładnie, ale to już się przyzwyczaiłem właśnie w Architecture, że wyglądają fajnie, fajnie. Jednak no wiecie, że to nie są takie sety, które się nadają pod miasto Lego. Ja bym jakoś, niektórzy może robią pod miasto, dają do miasta właśnie te sety, ale jakby robić samo miasto z Architecture, to ładnie to wygląda. No, tylko trochę się nie zgadzasz, bo zgadza, bo ciężko, żeby to miało sens statuę wolności koło wieży Eiffla ustawić. Ale można kombinować. Biały dom jest fajnym setem, który także już w katalogu trochę jest. Liczę, że Architecture nie będzie już zaniedbywane i będą częściej pojawiały się sety w katalogu z Architecture. I kończymy właśnie tymi wszystkimi kalendarzami. No trochę, 40, no to nie trochę, to bardzo dużo, 40 minut około już gadał, dlatego pora skończyć ten film, bo ja już się nawet trochę tym gadaniem zmęczyłem. Dziękuję wam właśnie za obejrzenie całego przeglądu. Myślę, że jakaś osoba, która obejrzała cały przegląd, jest, i gratuluję takiej osobie, bo mi by się nie chciało 40 minut oglądać przeglądu. Ja już was żegnam, pa!